Otwieram 31. sesję Rady Gminy. Witam pana Zenona Stefanowskiego, wójta gminy Kłoczew, panią Grażynę Pyry, sekretarz gminy Kłoczew, panią Janinę Dębek, skarbnik gminy Kłoczew, panie i panów radnych, przedstawiciela Plaży Twój Głos, kierowników jednostek organizacyjnych, wszystkich zaproszonych gości. Państwo macie porządek posiedzenia przed sobą. Czy są uwagi do tego porządku posiedzenia? W związku z tym prosiłbym o potwierdzenie dzisiejszej obecności na sesji. Na sesji jest 14 radnych. W związku z tym uchwały dzisiaj podjęte mają charakter prawomocny. Punkt trzeci. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. Nie widzę. Punkt czwarty pomijamy, ponieważ nie mamy porządku. Punkt piąty. Sprawozdanie z działalności wójta w okresie między. Proszę panie wójcie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Od ostatniej sesji Rady Gminy minął dokładnie miesiąc. W czwartek 11 lutego odbyłem spotkanie z sołtysami, w trakcie którego zapoznałem z bieżącymi działaniami gminy i naszych jednostek organizacyjnych. Przedstawiliśmy również problematykę związaną ze zmianami w wymiarze podatku rolnego i leśnego w wyniku przeprowadzonej przez powiat modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Ponadto przedstawiliśmy informacje na temat zwrotu podatku akcyzowego od paliw na cele produkcji rolniczej oraz możliwości usuwania azbestu w ramach tzw. środków szwajcarskich. W dniu 18 lutego odbyłem spotkanie z zarządem oddziału w Kłoczewie Związku Nauczycielstwa Polskiego, w trakcie którego przedstawiliśmy wspólnie z panią kierownik Centrum Usług Wspólnych analizę funkcjonowania systemu oświaty w gminie Kłoczew oraz wnioski z niej wypływające. Celem spotkania było wydanie opinii w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej imienia pierwszego pułku Lotnictwa Myśliwskiego Warszawa w Starym Zadybiu. W sobotę 20 lutego uczestniczyłem w podsumowaniu 20 plebiscytu tygodnika Twój Głos na najlepszego sportowca i trenera w powiecie ryckim w roku 2020. Jak już wiadomo, po raz drugi z kolei zdaniem czytelników najlepszym trenerem został wybrany trener UKS Dynamo GUS, nasz radny pan Witold Łukasiak. Tuż za nim drugie miejsce zajął trener naszego Ludowego Zespołu Sportowego Piekiełko Przykwa, pan Robert Piotrowski. Serdecznie gratuluję po raz kolejny panie radny sukcesów w zakresie kształtowania młodych postaw sportowców naszej gminy, a także uznania czytelników naszego lokalnego tygodnika. Również gratuluję panu prezesowi PZS Piekiełko Przykwa, że trener został też wysoko oceniony, ale przypomnę, że najlepszym sportowcem roku 2019 zdaniem czytelników został klub Piekiełko Przykwa. Także te sukcesy, jak widzimy, są kontynuacją już dobrej pasy rozpoczętej przed rokiem. W poniedziałek 1 marca z panią skarbnik Janiną Dębek podpisaliśmy umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na dofinansowanie zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej Przykwa Julian. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2013-2020 stanowi 63,63% wydatków kwalifikowanych netto i wynosi w przypadku tej inwestycji kwotę 86 091 zł. Zaś łączny koszt zadania według kosztorysu inwestorskiego został wyceniony na kwotę 207 816 zł brutto. W środę 3 marca uczestniczyłem w zebraniu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kłoczewie, w trakcie którego omówiono najważniejsze problemy związane z konserwacją urządzeń. Na uwagę zasługuje pomimo wszystkich problemów coraz lepsza ocena funkcjonowania związku przez członków spółki Kłoczew, głównie dzięki lepszej jakości i większemu zakresowi prowadzonych robót konserwatorskich za sprawą pozyskanego dofinansowania w kwocie ogólnej ponad 1 miliona złotych netto na zakup specjalistycznego sprzętu.
Niestety z roku na rok rośnie liczba awarii, których w roku 2020 na terenie naszej gminy zgłoszono aż 56, z czego 52 zostały usunięte. W dniu wczorajszym wraz z zastępcą kierownika OSC panią Elżbietą Walasek przekazaliśmy córce pani Heleny Jędrych, mieszkance Kłoczewa, która w październiku roku ubiegłego ukończyła 100 lat, list gratulacyjny od premiera i pamiątkowy grawer od naszego samorządu. Pragnę nadmienić, że pani Helena jest czwartą tak dostojną jubilatką w naszej gminie. W trakcie troski o zdrowie dostojnej jubilatki w związku z zagrożeniem zakażenia COVID-19 nie mogliśmy tego dotychczas uczynić bezpośrednio. W dniu dzisiejszym uczestniczyłem w posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Kłoczew. W omawianym okresie zawarłem następujące umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 15 lutego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie rozbudowy oczyszczalni ścieków. Koszt usługi wynosi 49 900 zł brutto. Wykonawcą jest pracownia EcoSanel z Siedle. 16 lutego zawarłem umowę na dostawę kruszywa łamanego przeznaczeniem na remonty dróg gminnych. Umowa określa dostawę 2000 ton kruszywa w kwocie brutto 56,47 zł za jedną tonę. Całkowity koszt dostawy wynosi 112 940 zł brutto. Wykonawcą tego zadania jest firma Almar Trans z Kłoczewa. 17 lutego zawarłem umowę na usługę pracy równiarki i walca na drogach gminnych. W zakresie pracy wchodzi 150 godzin pracy równiarki w cenie 196,80 zł brutto za jedną godzinę oraz 40 godzin pracy walca w cenie 215 zł brutto za jedną godzinę pracy. Całkowity koszt usługi został wyceniony na kwotę 38 130 zł. Wykonawcą usługi jest firma Transdrog z Sobolewa. 17 lutego zawarłem umowę na świadczenie usług serwisowych na oprogramowaniem SPDP, obsługa elektroniczna planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłoczew na rok 2021 w kwocie 3690 zł brutto. Wykonawcą jest firma GIAP, spółka z o.o. z Warszawy. 19 lutego zawarłem umowę na rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Kłoczewie. Koszt rozbudowy wynosi 2 388 450 zł. Wykonawcą tego zadania będzie firma Aqua, spółka z o.o. z Tomaszowic, koło Lublin. 26 lutego zawarłem umowę na montaż oraz uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Czernic. Koszt ogólny 14 900 zł brutto. Wykonawcą jest firma Sinan Energing, spółka z o.o. z Warszawy. 26 lutego zawarłem umowę na remont pomieszczeń garażowych w budynku OSP w Gęsiej Wólce. Koszt remontu wynosi 7,5 tysiąca złotych brutto. Wykonawcą jest firma GMBD, usługi remontowo-budowlane ze Starego Zadybia. W omawianym okresie odbywałem spotkania z kierownikami innych urzędów i instytucji, z którymi współpracuje nasza gmina. Kierowałem pracą urzędu oraz sprawowałem inne czynności administracyjne. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Czy są pytania z punktu? Proszę pan. Ja bym chciał jedno słowo, panie wójcie, tak w nawiązaniu do pana wypowiedzi, chciałbym podziękować za pracę w imieniu. Nie miałem okazji być na tej gali w tym roku, ponieważ w związku wiadomo z tym COVID tam dwa osób uczestniczyło ograniczona do minimum i nie mogłem tego powiedzieć na szerszym forum, więc chciałbym to dziś dziękować jeszcze raz za te gratulacje. Ale także podziękować za to wsparcie Państwu radnym, wsparcie właśnie na sport. Pieniądze są przekazywane i w poprzednich latach i w tym roku też jest dotacja 40 tysięcy, po prostu pozwalają na to, żeby ten sport możemy w gminie między innymi mój klub prowadzić i też z jakimiś tam mniejszymi czy większymi sukcesami. Też no, za to dziękuję i to właśnie podkreśla to, że po prostu sport poprzez pieniążki dla organizacji pożytecznego, czy też bazę sportową, czy boisko, jest jak najbardziej zasadna. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę panie. Nie wójcie, ja też chciałem bardzo serdecznie podziękować. To uczyniłem to już na gali, która była transmitowana
wersji online. Naprawdę jesteśmy bardzo wdzięczni, ja i moi zawodnicy, bez pieniędzy, które pochodzą od samorządu, nie moglibyśmy funkcjonować. Naprawdę składam serdeczne podziękowania. No my nie możemy tego wyrazić w jakiś sposób. Możemy, nosimy dumnie reklamę gmina Kłoczew na koszulkach, które zostały ostatnio zakupione. Myślę, że właśnie tak jak tu powiedział Michał, ta inwestycja w sport w jakiś sposób się zwróci, chociaż może będzie, będą te, chociaż te dzieci na chwilę oderwiemy od komputerów. Będą stawiać sobie mu jakieś zaszczytne cele, może któreś z tych dwóch klubów już upraszczając osiągnął jakąś karierę taką wychodzącą poza obszar powiatu, województwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję, proszę panie Wójcie. Panowie, ja sądzę, że najlepszym podziękowaniem są sukcesy waszych zawodników, ale przede wszystkim to, że powiedział kolega radny, że wasi podopieczni spędzają czas razem w sposób aktywny. Cieszy nas to, że wyrazicielem naszych wszystkich, że te nieduże pieniądze, które otrzymują państwo w ramach dotacji, panowie, wasi podopieczni, no przekuwacie sukcesy nie tylko tutaj na terenie powiatu ryskiego, ale i poza jego granicami. Serdecznie też dziękujemy i życzymy kolejnych sukcesów w latach przyszłych. Nie? Tam jeszcze informacja przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie pomiędzy sesjami. W poniedziałki pełniłem dyżur w Urzędzie Gminy. Podpisałem uchwały podjęte na 30. sesji Rady Gminy. W dniu dzisiejszym przeprowadziłem wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy z następującymi punktami. Zapoznanie się ze sprawozdaniami z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za 2020 rok. Zapoznanie się z planem pracy Gminnego Ośrodka Kultury na rok 2021. Ocena wykorzystania środków finansowych w zakresie inwestycji i remontów zaplanowanych na rok 2020. Zapoznanie się z realizacją Funduszu Sołeckiego w roku 2020 w poszczególnych sołectwach. Analiza zaległości podatkowych oraz udzielonych ulg i umorzeń podatkowych w roku 2020. Analiza kosztów związanych z wyłapywaniem i umieszczeniem bezpańskich psów w schronisku w roku 2020. Wypracowanie stanowiska w sprawie wniosku o dzierżawę gruntu i zaopiniowanie projektów uchwał na obecną sesję. Czy są pytania? Nie widzę. Przechodzimy do punktu przyjęcie sprawozdań z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2020. Na komisjach stałych Rady Gminy te sprawozdania zostały bardzo szczegółowo omówione. Czy państwo sobie życzycie jeszcze, żeby jeszcze raz, kto z państwa życzy, żeby jeszcze raz omówić? Nie widzę. Czy są pytania do tych sprawozdań? Nie widzę. W związku z tym proszę o przyjęcie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych za rok 2020. Za przyjęciem sprawozdań oddano 14 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0 radnych. Punkt następny, rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kłoczew na lata 2021-2026. Proszę panią skarbnik. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej obejmują dostosowanie pozycji dotyczących roku 2021 do wielkości wynikających z budżetu roku budżetowego, tego budżetu. I tak, po tych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 43 380 182 zł, w tym dochody bieżące 36 423 783 zł. Natomiast dochody majątkowe 6 956 399 zł. Jeżeli chodzi o dochody, dodatkowo jeszcze w uszczegółowieniu
Zmianie ulega kwota subwencji ogólnej, ponieważ subwencja wzrasta nam, co będzie przedmiotem następnego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie. Jeżeli chodzi o wydatki, to zgodnie z wieloletnią prognozą finansową, wydatki ogółem wynoszą 49 734 312 zł, w tym wydatki bieżące 34 358 755 zł, natomiast wydatki majątkowe 15 375 557 zł. Wydatki majątkowe wzrastają o kwotę 122 tysięcy i ma to związek ze zwiększeniem puli środków przeznaczonych na budowę wodociągu Julianów-Przykwa. Ponadto jeszcze w WPF-ie uszczegóławia się kwoty, jeżeli chodzi o dane związane z pozyskiwaniem środków z budżetu Unii Europejskiej. Zmianie ulegają również kwoty wyłączeń. Są to kwoty, które są związane z wydatkami na przeciwdziałanie COVID i te kwoty po zmianach wynoszą na dzień dzisiejszy 10 782 zł 89 groszy. To byłyby zmiany, które mają odzwierciedlenie w załączniku numer 1. Natomiast jeżeli chodzi o załącznik numer 2, o wykaz przedsięwzięć, to tutaj jedyną zmianą jest zmiana kwoty limitu zobowiązań na zadania realizowane z Zarządem Powiatu Ryckiego, ponieważ podpisaliśmy umowy na dofinansowanie wykonania dokumentacji na przebudowę dróg, jeżeli chodzi o ulicę Leśną w Kłoczewie, Jagodne, Gustokola i tak, to chodzi o tą drogę, tyle tylko, że umowę podpisaliśmy na lata 2020 i na rok 2021-2022. Tak przedstawia się zmiana wieloletniej prognozy finansowej. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to bardzo proszę. Są pytania? Nie ma. Głosujemy, proszę Państwa, uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Kłoczew na lata 2021-2026. Za przyjęciem uchwały oddano 14 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0 radnych. Uchwała została podjęta. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Kłoczew na rok 2025. Proszę pani. Proponuje się wprowadzenie następujących zmian do budżetu gminy Kłoczew na rok bieżący. Dział rolnictwo i łowiectwo. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 13 tysięcy zł z tytułu rozliczeń lat ubiegłych. Ta kwota dotyczy przede wszystkim otrzymanego zwrotu podatku VAT odliczonego od inwestycji wodno-ściekowych realizowanych w latach ubiegłych. Kolejna zmiana w tym dziale. W ramach dochodów majątkowych na podstawie podpisanej 1 marca bieżącego roku umowy o przyznaniu pomocy ze środków unijnych na realizację operacji pod nazwą budowa sieci wodociągowej Przykwa Julianów zwiększa się dochody o kwotę 86 091 zł. To w ramach dochodów, natomiast w ramach wydatków w tym dziale zwiększa się środki na wyżej wymienione zadanie inwestycyjne o kwotę łączną 122 tysięcy złotych, o czym wspominałam przy WPF-ie. Kolejna zmiana dotyczy działu gospodarka mieszkaniowa. W tym przypadku dotyczy to zmiana tylko i wyłącznie wydatków, które zwiększa się o kwotę 9 828 zł, przeznaczając te środki na pokrycie kosztów związanych z rozgraniczeniem działek. W dziale administracja publiczna zwiększa się plan dochodów zadań zleconych o kwotę 9 543 zł. Zmiana dotyczy środków na dodatki spisowe oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Zmiany wprowadza się po stronie dochodów i po stronie wydatków budżetu. W dziale dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
zmniejsza się plan dochodów o kwotę 800 zł z tytułu planowanej opłaty targowej. W roku bieżącym opłata targowa jest zawieszona. Na rzecz tego gmina otrzyma rekompensatę, ale to w okresie późniejszym. Zawieszenie opłaty targowej wynika z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W dziale różne rozliczenia na podstawie otrzymanej decyzji zwiększa się kwotę części subwencji oświatowej o kwotę 85 337 zł. Pismo Ministerstwa Finansów dotyczyło ostatecznych kwot subwencji i udziału. W przypadku pozostałych części subwencji i w przypadku udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wielkości te pozostały na poziomie tym, jakim wprowadziliśmy do uchwały budżetowej, kiedy uchwalaliśmy uchwałę budżetową. Kolejna zmiana dotyczy działów oświata i wychowanie oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. W tych działach dokonuje się zwiększeń wydatków oświatowych o łączną kwotę 51 800 zł i zmiana ma związek ze zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Ma to z kolei związek z zabezpieczeniem środków właściwie w formie refundacji wydatków związanych z wypłatą jednorazowego dodatku wyrównawczego. W dziale ochrona zdrowia na podstawie decyzji otrzymanej z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 1596 zł. Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na pokrycie kosztów poniesionych na transport osób na szczepienia oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb w tym właśnie zakresie. I ostatnia zmiana dotyczy działu pomoc społeczna. W tym dziale zmiana dotyczy przesunięcia pomiędzy paragrafami, zabezpieczając środki na pokrycie kosztów porad prawnych. Środki były zabezpieczone w paragrafie dotyczącym wynagrodzeń bezosobowych. W tej chwili po wyłonieniu firmy, która będzie realizowała to zadanie, a będzie to osoba prawna, podmiot prawny, a nie osoba fizyczna, zachodzi konieczność przesunięcia tych środków na paragraf usług pozostałych. W ślad za tymi zmianami w planie dochodów i w planie wydatków zachodzi konieczność dokonania zmian załącznika zadań inwestycyjnych oraz załącznika związanego z wykazem zadań realizowanych przy udziale środków. To Państwo macie załączone pod projekt uchwały. Dziękuję. Czy są pytania w sprawie tej uchwały? Głosujemy, proszę Państwa, uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy Kłoczew na rok 2021. Za przyjęciem uchwały oddano 14 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0 radnych. Uchwała została podjęta. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kłoczew w 2021 roku. Proszę panią sekretarz o przedstawienie. Artykuł 11 ustęp 1 ustawy o ochronie zwierząt stanowi, iż zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. Rada gminy, wypełniając ten obowiązek, corocznie w drodze uchwały określa program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program ten został przedłożony do zaopiniowania przez powiatowego lekarza weterynarii, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oraz koła łowieckie działające na terenie. Określone w niniejszym programie kierunki działania obejmują w szczególności bezdomne psy i koty oraz zwierzęta gospodarskie. Większość działań określonych w programie dotyczy psów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt na terenie gminy Kłoczew jest największym problemem. Celem programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi poprzez zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsc w schronisku dla zwierząt, odławianie bezdomnych zwierząt, sterylizacja, kastracja zwierząt w schronisku, usypianie ślepych miotów, edukacja mieszkańców gminy w zakresie opieki nad zwierzętami, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy oraz poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, a także zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej
przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy jest realizowane poprzez zawarcie umowy z gabinetem weterynaryjnym Paweł Niciecki, prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt, zwierzaki do wzięcia w miejscowości Gust 10 gmina Kłoczew. W celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich wskazano gospodarstwo rolne należące do pana Witolda Żmudy, położone w Kłoczewie. W zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu gminy Kłoczew, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt gmina realizuje poprzez gabinet weterynaryjny na Długiej lekarza weterynarii pana Łukasza Woźniaka. Na środki finansowe przeznaczone na realizację wyżej wymienionego programu są to: gmina Kłoczew zapewnia w budżecie na realizację celów wymienionych w programie kwotę 50 tysięcy złotych, w tym 5 tysięcy złotych na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach drogowych, 40 tysięcy złotych na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, transport oraz umieszczanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt oraz 5 tysięcy złotych na pozostałe usługi. Chciałabym jeszcze dodać, że w bieżącym roku, 2021, odłowione zostały już 3 sztuki zwierząt. Jeden pies oddany został do adopcji przez schronisko oraz 3 do adopcji bezpośredniej bez pobytu w schronisku. Do chwili obecnej koszt tego programu to kwota 4,5 tysiąca złotych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania do... Proszę Państwa, ja tylko dodam, że najwięcej bezdomnych zwierząt, bezpańskich zwierząt odłowiono i umieszczono w schronisku w roku 2019, bo było ich 31. Również dokonano 4 eutanazji zwierząt z uwagi na bardzo zły stan zdrowia. I były to też tak zwane ślepe mioty. W roku 2020 tych zwierząt było 16. Łącznie w ciągu ostatnich 4 lat wydatkowaliśmy na umieszczenie w schronisku bez opieki weterynaryjnej kwotę blisko 90 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo. Są pytania do projektu tej uchwały? Głosujemy, proszę Państwa, uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kłoczew w 2021 roku. Za przyjęciem uchwały oddano 14 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0 radnych. Uchwała została podjęta. Uchwała w sprawie zgłoszenia przedstawiciela gminy Kłoczew do składu Powiatowej Rady Pracy w Rykach. Do składu tej rady został zgłoszony pan wójt Zenon Stefanowski. Są pytania do projektu tej uchwały? Nie ma. Głosujemy uchwałę w sprawie zgłoszenia przedstawiciela gminy Kłoczew do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rykach. Za przyjęciem uchwały oddano 14 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0 radnych. Uchwała została podjęta. Uchwała w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kłoczew na lata 2020-2032. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, obowiązek przyjęcia programu usuwania azbestu, usuwania wyrobów zawierających azbest wynika wprost z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 roku
którym to przyjęto program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2030. Gmina Kłoczew w ubiegłym roku jako gmina pozyskaliśmy na opracowanie tego programu dotację z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. I największą w mojej ocenie wartością tego programu jest przede wszystkim ich zinwentaryzowanie wyrobów zawierających azbest na terenie naszej gminy. To zostało dokonane w lipcu roku ubiegłego, a także określenie stopnia pilności i ilości wyrobów zawierających azbest do ich usunięcia w latach 2020-2032. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do rozpatrywania tej uchwały, ja chciałem Państwa również zapoznać z tym, co dotychczas robiliśmy jako gmina w zakresie usuwania azbestu. Przypomnę, że województwo lubelskie należy do liderów w kraju, jeśli chodzi o usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest, dzięki różnym środkom pomocowym. I tak, proszę Państwa, już od kilku lat jako gmina prowadzimy nabór wniosków na usuwanie azbestu, na dofinansowanie usuwania azbestu z budynków stanowiących własność osób fizycznych. Poproszę kolejny slajd. Proszę Państwa, w tym slajdzie określone zostały według ogólnie dostępnych danych ilości zawierające azbest. I tak w województwie lubelskim wyrobów zawierających azbest już w tonach jest 1 110 668 ton, zaś w powiecie ryckim wyrobów zawierających azbest jest 27 299 ton i 644 kg. Zaś w naszej gminie według przeprowadzonej, moim zdaniem naprawdę w sposób dokładny, inwentaryzacji, poproszę o kolejny slajd, wyrobów zawierających azbest jest łącznie 9103 tony i 530 kg. Otóż według stopnia pilności usuwania azbestu wyrobów tych jest 15 ton i dotyczy to w pierwszym stopniu pilności, dotyczy to już wyrobów zdemontowanych i zeskładowanych. Więc to są wyroby, które powinny jak najszybciej trafić na składowiska do tego przeznaczone. Według drugiego stopnia pilności tych wyrobów jest ponad 100 ton, natomiast w trzecim stopniu pilności jest ponad 9000 ton i te wyroby powinny zostać usunięte do roku 2000, sukcesywnie powinny być usuwane do roku 2032. Poproszę o kolejny slajd. Proszę Państwa, na tym slajdzie mamy ilości wyroby zawierające azbest według obrębów geodezyjnych. Ten slajd jest taki mniej istotny, bo oczywiście to daje nam obraz, jak to wygląda w poszczególnych miejscowościach naszej gminy. Poproszę o kolejny slajd. Tutaj mamy, prawda, diagram, który obrazuje poprzednio przedstawione ilości w poszczególnych miejscowościach. Oczywiście to wynika z liczby gospodarstw domowych i gospodarstw rolnych w poszczególnych miejscowościach i oczywiście najwięcej tych wyrobów jest w miejscowościach najbardziej zamieszkanych przez mieszkańców naszej gminy. Poproszę o kolejny slajd. Proszę Państwa, tutaj widzimy porównanie ilości wyrobów zawierających azbest według pilności ich usunięcia. A więc tutaj wyrobów zawierających azbest według pilności stopnia pierwszego mamy 1% i sądzę, że one zostaną dosyć szybko usunięte z terenu naszej gminy, jeśli nasz wniosek uzyska dofinansowanie w roku 2021.
wyrobów zawierających azbest stopień drugi, czyli takich, które powinny być monitorowane co roku, ich stan tych wyrobów jest 3,66%. I oczywiście wyrobów zawierających azbest, które powinny zostać usunięte do roku 2032, jest 9100 ton. Proszę Państwa, ogólnie z inwentaryzacji przeprowadzonej w ubiegłym roku wynika, że na terenie gminy Kłoczew generalnie wyroby zawierające azbest, o czym świadczy ilość według stopnia pilności trzeciego, są w dobrym stanie. A więc one powinny być sukcesywnie usuwane przez najbliższe 12 lat. Proszę Państwa, kto może korzystać z dofinansowania na usuwanie azbestu w ramach środków pomocowych? Mogą być to osoby fizyczne, mające oczywiście tytuł własności do nieruchomości, znajdujących się na terenie naszej gminy, na których znajdują się takie wyroby. Z zastrzeżeniem, że nieruchomość ta nie jest wykorzystywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Wówczas mogą otrzymać pomoc z Urzędu Gminy w postaci środków zewnętrznych na dofinansowanie w pełnej wysokości kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych lub kosztów transportu i unieszkodliwania wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych. Proszę Państwa, najczęściej z programów tych korzystają właściciele nieruchomości, którzy już mają zdemontowany azbest z pokryć dachowych i ten azbest jest zeskładowany. Te wyroby są już zeskładowane. Poproszę o kolejny slajd. Proszę Państwa, jeśli chodzi o źródła finansowania usuwania azbestu z terenu naszej gminy, było ich dotychczas trzy. Najważniejszym stanowiły środki pomocowe rządu szwajcarskiego, których dysponentem był Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, dzięki czemu z terenu województwa lubelskiego naprawdę usunięto bardzo duże ilości azbestu, a z terenu naszej gminy łącznie usunięto dzięki dofinansowaniu tych środków 540 ton azbestu na 163, z terenu 163 nieruchomości. Kolejnym źródłem finansowania usuwania demontażu, transportu i składowania wyrobów zawierających azbest, poproszę o kolejny slajd, były środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I dzięki tym środkom pomocowym z terenu naszej gminy usunięto 372 tony azbestu ze 122 nieruchomości położonych na terenie naszej gminy. Poproszę o kolejny slajd. Proszę Państwa, kolejnym źródłem finansowania usuwania azbestu z terenu naszej gminy są środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego i bezpośrednio zarządzał tymi środkami Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, dzięki czemu usunięto z terenu naszej gminy, proszę Państwa, w ciągu ostatnich 4 lat 658 ton azbestu z terenu 202 nieruchomości. Poproszę kolejny slajd. Łącznie, proszę Państwa, w latach 2013-2021 z terenu naszej gminy usunięto ponad 1500 ton wyrobów zawierających azbest. Przyjmując tylko koszty usuwania transportu i składowania azbestu już zdemontowanego, według ostatnich cen przetargowych to jest 341,92 zł za tonę brutto. To jest bardzo niska cena, ponieważ ceny oscylują minimum w okolicach 1000 zł. Natomiast
Tak jak powiedziałem, dysponentami środków z funduszy szwajcarskich i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego był samorząd województwa i nie znamy tych cen przetargowych. Natomiast nasz program zakłada, że cena demontażu, transportu i składowania jednej tony azbestu wynosić może nawet 1200 zł, to wówczas przyjmując tylko te najniższe wartości, usunięto azbest i zeskładowano z terenu naszej gminy za kwotę co najmniej 537 tysięcy złotych. Ale założyć należy, że ta kwota jest znacznie wyższa, bo to jest naprawdę ostatnia cena przetargowa, która była o połowę niższa niż w roku 2019. I tak by się, proszę Państwa, przekładał, tak by wyglądał diagram, jeśli chodzi o udział poszczególnych funduszy w zakresie usuwania, finansowania usuwania azbestu na terenie naszej gminy. Jak widzimy, największy udział mają środki funduszy szwajcarskich, później Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Proszę Państwa, chcę wyraźnie podkreślić, że te ilości w zakresie usuniętych wyrobów azbestowych i pozyskanie tego dofinansowania było możliwe dzięki zaangażowaniu moich współpracowników, którzy praktycznie pomagali mieszkańcom wypełnić każdy wniosek. Łącznie tych wniosków na rok 2021 zostało złożonych w ostatnim naborze do funduszy szwajcarskich 71 na łączną ilość 232 ton. Proszę Państwa, przyjmując te wartości dotychczas usuniętych wyrobów zawierających azbest, można założyć, że na terenie gminy Kłoczew przez 4 ostatnie lata usunięto 15% ogólnej masy wyrobów zawierających azbest. Pozostałe ilości powinny zostać usunięte zgodnie z założeniami Krajowego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest do roku 2032. Przypomnę, że to jest aż 9 tysięcy ton, a zakładany koszt usuwania tych płyt, najczęściej są to pokrycia dachowe, wynosić może nawet kwotę blisko 10 milionów złotych. Mam nadzieję, że w latach przyszłych będą możliwości pozyskiwania środków na usuwanie azbestu, ponieważ jak widzimy, to cieszy się coraz większym zainteresowaniem właścicieli nieruchomości. Przypomnę, że służy temu też inne działanie, które aktualnie realizujemy, na przykład montaż ogniw fotowoltaicznych i solarnych, gdzie to jest dopuszczone tylko na dachach z pokryciem już niezawierającym azbestu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania do projektu tej uchwały? Głosujemy uchwałę w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kłoczew na lata 2020-2032. Za przyjęciem uchwały oddano 14 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0 radnych. Uchwała została podjęta. Punkt następny, interpelacje i zapytania radnych. Dalej, odpowiedzi na interpelacje zgłaszane na poprzednich sesjach nie było. Wolne wnioski, informacje, proszę Panie. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowne Koleżanki, Koledzy Radni, Drodzy Goście. Zdaję sobie sprawę, że adresatem mojej prośby może nie jest tu samorząd gminny, ale oczekiwałbym wsparcia, nie wiem, jakiegoś monitu. Chodzi to o drogę powiatową w Kaweczynie. Droga ta, o ile pamiętam, została wykonana w 2017 roku. Kto nią jeździ, no to widzi w tej chwili, jaki jest stan. Co prawda tutaj już pan wicewójt
Wyszek Gałązka monitował. No przyjechali z zarządu dróg, jedną dziurę zalepili, ale praktycznie od tego przełomu w połowie wsi do końca to droga jest w rozsypce. Nie znam się na technologii naprawy, ale myślę, że bez okopania tej drogi czy zamontowania rowów korytkowych, to za chwilę tej nowo wybudowanej drogi w 2017 roku nie będziemy mieli. Ja nie wiem, moja pomoc może być w postaci, mogę zebrać podpisy od mieszkańców, zresztą przychodzą do mnie. Ja im tłumaczę, zresztą ten problem nie raz zgłaszałem przy obecności pana starosty tutaj na tych plenarnych obradach sesji. Także naprawdę prosiłbym o wystosowanie jakiegoś pisma. Zdaję sobie sprawę, że budżety są już ustalone na rok 2021 i nikt mi jakichś tam pieniędzy nie przeznaczy. Ale naprawdę to mi się wydaje, że taki sposób marnotrawienia to jest wyrzucanie pieniędzy podatników w błoto. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę panie wójcie. W nawiązaniu do interpelacji tutaj pana radnego, chciałem zauważyć, że największym problemem nie tylko dróg powiatowych, ale również tych administrowanych przez nasz samorząd jest brak możliwości albo po prostu brak odprowadzenia wód opadowych. Oczywiście ta modernizacja, o której kolega radny wspomina, polegała tylko na położeniu nowej warstwy nawierzchni. Natomiast nie został docelowo rozwiązany problem odprowadzenia wód. Przypomnę, że taki projekt wraz z odprowadzeniem wód opadowych zakłada obecnie realizowany przez powiat modernizacja drogi w miejscowości Czernic. Myślę tu o tej zwartej zabudowie. Tylko że proszę państwa, to wymaga dużo większych nakładów, bo modernizacja drogi w Czernicu na odcinku około chyba 4 km będzie kosztować według kosztorysu około 6 milionów złotych. Nie wiem, jaka jest cena poprzetargowa, bo wiem, że odbył się przetarg, natomiast wykonawca nie został jeszcze wyłoniony. Proszę państwa, oczywiście te modernizacje dróg polegające tylko i wyłącznie na ułożeniu warstwy nawierzchni bez odprowadzenia wód opadowych powodują, że szybko ulega degradacji ta droga, niszczeniu na skutek właśnie tych czynników. Jeżeli niektórzy z mieszkańców traktują drogę, a ostatnio spotkałem się również w przypadku drogi gminnej, traktują drogę jak rów odprowadzający wodę z posesji, to proszę państwa, nie ma czego oczekiwać, że ta droga będzie zmodernizowana, nawet służyła wiele lat. A więc te modernizacje mają sens tylko wówczas, jeśli odprowadzimy z drogi wodę. Natomiast niestety nasze drogi, szerokość pasów drogowych nie pozwalają na umieszczanie tam nawet rowów odwadniających. Jeśli nawet istnieje możliwość odprowadzenia tych wód rowami dalej będącymi w konserwacji Rejonowego Związku Spółek Wodnych. I tu się pojawia największy problem, proszę państwa. Dlatego ostatnio też spotkałem się z interpelacją, z zapytaniem mieszkańca, że droga ulega zniszczeniu, ponieważ płynie nią woda. Natomiast zapytałem go, czy wyrazi zgodę na umiejscowienie również w jego gruncie i sąsiednich rowu odwadniającego. No niestety spotkałem się z odmową. A więc pojawia się retoryczne pytanie, czy tą wodę mamy sprowadzić tutaj jakimś niewidzialnym sposobem do gminy, jeśli pas drogowy ma 3 lub 4 metry. Proszę państwa, nie jesteśmy w stanie rozwiązać tych problemów bez współpracy z mieszkańcami. A niestety w wielu przypadkach, mimo że sami doznają szkody, nie ma woli tej współpracy. I to jest zasadniczy problem. Oczywiście będziemy zwracać się do powiatu o remont również tej drogi, natomiast wiemy, że ten sezon zimowy, który
który mija powoli, no wyrządził znaczne szkody na drogach o kiepskich nawierzchniach. Ciągłe zamarzanie i rozmarzanie spowodowało naprawdę korozję tych kiepskich nawierzchni bitumicznych. W związku z tym ogrom prac remontowych przed Zarządem Dróg Powiatowych. Mam nadzieję, że Zarząd Dróg Powiatowych szybko się z tym upora, bo tych ubytków miejscowych jest naprawdę bardzo dużo. Nie chciałbym prowadzić polemiki na ten temat, ale niestety takie są fakty i dziękuję bardzo. Proszę, panie radny. Ja właśnie też nie chciałbym prowadzić polemiki, ale mi się wydaje, że w dużej mierze sytuację by uzdrowiło w Kawęczynie ścięcie poboczy po prostu. Rzeczywiście ta droga, ośrodkiem tej drogi w czasie ulewy i dużych opadów deszczu płynie rzeka. Ja zdaję sobie sprawę, panie wójcie, ja rozumiem doskonale pana odpowiedź, zdaję sobie sprawę, ja tutaj się zastrzegam właściwie, że nie jest samorząd lokalny, czyli konkretnie tutaj gmina Kłoczew adresatem mojego tej prośby. Ja już wielokrotnie monitorowałem o to. Pewnie ubiorę to w jakiś wniosek do Rady Powiatu, znaczy do Zarządu Powiatu, no bo tego tak nie można zostawić. Ja mówię, nie mam tutaj pretensji, tylko proszę o jakieś ewentualne wsparcie w postaci, nie wiem, no pisma ponaglającego czy coś, a jakby były pieniążki, to też dobrze. Już na koniec. Oczywiście doraźnie ścięcie poboczy na pewno spowoduje, że ta woda będzie mogła bardziej rozlewać się po poboczach, nie na pasie jezdnym. Natomiast pamiętajmy jeszcze o jednym, że ścięcie poboczy będzie wiązało się też ze ścięciem w cudzysłowie niektórych zjazdów, które zostały wykonane przez właścicieli nieruchomości. Wiemy, jakiego rodzaju zjazdy można ścinać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Fatalny jest też stan drogi betonowej, także w przyszłości to trzeba będzie się zająć to drogo. Jak jedzie się do Warszawy za cmentarzem, ta droga w kierunku Warszawy też się bardzo popsuje. Już nie mówiąc o Leśnej. Czy mamy tutaj co do zrobienia? Ja tylko nieskromnie wspomnę o drodze Stare Zadybie w kierunku Woli Zadybskiej. No właśnie. I to są drogi powiatowe na terenie naszej gminy, które chcemy wspierać w remontach, ale nie jest zawsze to możliwe. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby? Proszę, panie radny. Panie przewodniczący, koleżanki, koledzy radni, ja cieszę się bardzo, że koledzy też upominają się o Leśną. Ja powiem, pójdę krok dalej, nie tylko Leśna, bo mamy radnego Drozda, nie wiem, którędy jeździ na nasze posiedzenia, obrady. Ale powiem, że w tej chwili droga, gdzie bardzo dużo zostawia do życzenia na terenie miejscowości Kłoczew, nie wiem, czy jeszcze lepsza nie jest od odcinka Czarnego Lasu do Jagodnego. Tam praktycznie niektóre elementy, to powiem, jakby nie była to droga, tylko to była, nie wiem, plac zabaw, to dzieci miałyby dużo zajęcia, żeby te puzzle poukładać. Dziękuję. Dziękuję. Są jeszcze jakieś informacje, wolne wnioski? Czyli krótko mówiąc, mamy tyle problemów z powiatowymi drogami, że to jest ból głowy dla nas wszystkich radnych i mieszkańców też. Dziękuję. Każdy wie, jakie drogi to się poprawi, ale chyba się nie. Czy są informacje, propozycje w tym punkcie? Wolne wnioski, informacje? Panie przewodniczący, na komisjach stałych była przedstawiona informacja o zadaniach inwestycyjnych zrealizowanych w roku 2020. Z uwagi na fakt, iż nie mogą uczestniczyć mieszkańcy i sołtysi,
Chciałem poprosić Państwa radnych jeszcze o chwilę uwagi na temat tych inwestycji zrealizowanych. Głównie one właśnie dotyczyły naszych remontów lokalnych dróg, dróg gminnych i dofinansowaliśmy zadania polegające na projektowaniu przebudowy dróg powiatowych. Jeśli Państwo pozwolicie, to krótką taką informację chcieliśmy jeszcze przedstawić. Otóż jeśli chodzi o drogi gminne, to zrealizowaliśmy następujące odcinki. Drogę w miejscowości Wylezień z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych za kwotę 318 027 zł. Tutaj widzimy zdjęcie po modernizacji. Łącznie 999 metrów bieżących drogi łączącej drogę powiatową, łączącej dwie drogi powiatowe. Kolejną drogą, która została zrealizowana w roku ubiegłym, była droga w miejscowości Gęsia Wólka, również z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych. Łączny koszt 602 552 zł w kierunku granicy z gminą Wola Mysłowska w powiecie łukowskim. Łączny odcinek zmodernizowanej drogi to 1172 metry. Kolejną drogą, którą realizowaliśmy, jest droga ulica Zamłynie o długości, pierwszy odcinek, jaki realizowaliśmy do ulicy Dolnej, to 400 metrów za kwotę 130 246 zł. I kolejny odcinek tej samej drogi w kierunku miejscowości Janopol za kwotę 209 261 zł. O długości 990 metrów bieżących. Wiele z tych modernizacji dotyczyło krótkich odcinków dróg, ale istotnie poprawiających jakość życia mieszkańców, ponieważ stanowią one drogi dojazdowe do posesji, do zabudowań. I taką drogą jest na przykład modernizacja ulicy Łąkowej w miejscowości Kłoczew o długości 375 metrów za kwotę 84 894 zł. Kolejną drogą, którą modernizowaliśmy, wprawdzie nieduży odcinek, ale bardzo poprawiający jakość życia, ponieważ jest to w zabudowie zagrodowej. To jest droga w miejscowości Życzyna o długości 300 metrów za kwotę 43 165 075 zł. Tak wyglądała ta droga przed modernizacją. Proszę Państwa, kolejną drogą, którą modernizowaliśmy z udziałem środków Funduszu Sołeckiego, jest droga w miejscowości Stare Zadybie, przysiółek Sękata o długości 300 metrów. Tak wyglądała ta droga przed modernizacją, za kwotę 36 208 zł. Modernizowaliśmy również kolejną drogę w Starym Zadybie o długości 700 metrów w kierunku miejscowości Wygranka za kwotę 158 743 zł. Modernizowaliśmy trzy krótkie odcinki dróg w miejscowości Wola Zydybska. Pierwszy odcinek to jest 350 metrów bieżących z udziałem środków Funduszu Sołeckiego za kwotę 37 754 zł. A również odcinek w centrum miejscowości koło stawu takiego rekreacyjnego w centrum o długości 100 metrów za kwotę 11 400 zł. Modernizowaliśmy również drogę dojazdową do posesji o długości 240 metrów za kwotę 38 777 zł. To nie jest ta droga. Poproszę zdjęcie poprzednie. To też nie jest ta droga. Pogubiła się Pani Ania. Zdjęcie 11 poproszę. Tak, modernizowaliśmy również drogę w miejscowości Stryj Zagrody w kierunku miejscowości Gęsia Wólka. Pierwszy odcinek o długości 280 metrów za kwotę 40 260 zł. I drugi odcinek tej samej drogi łączącej już się z miejscowością Gęsia Wólka o długości 495 metrów za kwotę 61 152 zł. Poproszę o zdjęcie, jak wyglądała ta podbudowa przed modernizacją.
Dzięki temu obydwie te miejscowości zostały już połączone drogą asfaltową. Modernizowaliśmy drogę w miejscowości Huta Zadybska, drogę dojazdową do posesji. O długości 210 metrów za kwotę 33 900, zdjęcie numer 12, za kwotę 33 948 zł. Nie posiadamy zdjęcia. Kolejną drogą zmodernizowaną w roku ubiegłym jest droga w miejscowości Kawęczyn z udziałem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Droga również dojazdowa do posesji za kwotę 127 tysięcy zł, łączny odcinek 420 metrów bieżących. Przebudowaliśmy drogę z Nowego Zadybia w kierunku miejscowości Stryj na długości 800 metrów, łączny koszt 152 249 zł. Kolejną drogą zmodernizowaną jest droga w miejscowości Gust za kwotę 75 153 zł, zdjęcie numer 15. Ale też, proszę Państwa, najkrótszym odcinkiem zmodernizowanej drogi jest droga o długości 35 metrów bieżących do jednej posesji samotnie zamieszkałej przez osobę w podeszłym wieku, samotnie mieszkającą, i ten koszt wyniósł modernizacji 7707 zł. Przebudowaliśmy drogę, zdjęcie numer 16 poproszę. Przebudowaliśmy drogę w miejscowości Stryj w kierunku gminy Ryki do miejscowości Rososz za kwotę 71 103 zł. Czernic, przepraszam, Czernic. Czernic, tak. Też z Rykami się łączy. Rozumiem, że tak też wygląda droga powiatowa w miejscowości Jagodne, tak, panie radny? To nie, to wydaje mi dobre zdjęcie. To są te puzzle, o których pan mówił, tak? Proszę Państwa, modernizowaliśmy w skoncentrowanej zabudowie zagrodowej, modernizowaliśmy drogę w miejscowości Sokola na odcinku należącym do gminy Kłoszew o długości 440 metrów za kwotę 73 025 zł. Tak wyglądała ta droga przed modernizacją. Poproszę o zdjęcie poprzednie. To jest droga przed modernizacją i droga po modernizacji. Zmodernizowaliśmy również drogę przy bardzo dużym udziale przedsiębiorcy. Drogę w miejscowości Rybaki w kierunku Zarytego o długości 600 metrów za bardzo małą kwotę, jak na ten odcinek, 103 556 zł. Nie mamy takiego zdjęcia, panie Mrycie. A najładniejsza modernizacja. Proszę Państwa, tak by się przedstawiało, jeśli informacja na temat modernizacji dróg. Poza tym, proszę Państwa, zmodernizowaliśmy część pomieszczeń w budynku Wspólna w Kłoczewie, nieużytkowanych po byłym magazynie oleju opałowego za kwotę 50 tysięcy zł. Zmodernizowaliśmy świetlicę wiejską, dach w świetlicy wiejskiej w Goście za kwotę 45 tysięcy zł. Zmodernizowaliśmy świetlicę wiejską w Gęsiej Wólce za kwotę 31 tysięcy zł. Wykonaliśmy elewację, właśnie to jest modernizacja Gęsiej Wólki. Wykonaliśmy dach w Goździe, dach był jednospadowy, płyt betonowych, teraz jest to dach pokryty blachą. Zmodernizowaliśmy świetlicę wiejską w Bramce, to znaczy wykonaliśmy elewację za kwotę 47 tysięcy zł. Zamontowaliśmy w Kawęczynie ogrzewanie w postaci pomp ciepła, powierzchnych pomp ciepła za kwotę 45 tysięcy zł. Nie mamy takiej fotografii.
Koszty w świetlicy wiejskiej wykonaliśmy toalety za kwotę 35 tysięcy złotych. Wykonaliśmy nawodnienie i rekultywację ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Stare Zadybie za kwotę blisko 58 tysięcy złotych. Ponadto, proszę Państwa, doposażyliśmy świetlicę wiejską w Czernicu za kwotę 46 tysięcy złotych. Wykonaliśmy plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Nowym Zadybiu za kwotę 19 tysięcy złotych. Zmodernizowaliśmy pomieszczenie świetlicy wiejskiej w Padaszu za kwotę 12 tysięcy złotych. Zmodernizowaliśmy pomieszczenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Przykwie za kwotę 25 tysięcy złotych. Wykonaliśmy dodatkowy monitoring parkingu przy budynku Wspólna w Kłoczewie za kwotę 6300 złotych. I w ramach takiego bonusu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego zakupiliśmy wyposażenie do remiz strażackich za kwotę 43 tysięcy złotych. Poza tym zamontowaliśmy jeszcze lampy solarne i przystanki za kwotę 20 tysięcy złotych. Wyremontowaliśmy nawierzchnię dróg betonowych za kwotę 150 tysięcy złotych. Przypomnę, że w roku ubiegłym również dofinansowaliśmy w kwocie 220 tysięcy złotych zakup samochodu dla OSP Wylezin i również zakupiliśmy samochód, który został przekazany do dyspozycji OSP Stare Zadybie za kwotę 190 tysięcy złotych. Tak, proszę Państwa, pokrótce przedstawiałyby się nasze działania, jeśli chodzi o roboty i zakupy inwestycyjne w roku 2020. Jedynie ubolewam jako gospodarz tej gminy nad tym, że oprócz niewielkiego odcinka drogi w Wygrance nie udało nam się wspólnie z powiatem zmodernizować w sensie robót budowlanych dróg powiatowych na terenie naszej gminy. Niestety to już jest drugi rok kadencji, w którym nie zmodernizowaliśmy żadnej drogi powiatowej. Miejmy nadzieję, że te działania, które czyni powiat w postaci przygotowywanej dokumentacji projektowej, którą też współfinansujemy, przyniosą konkretne realizacje w najbliższych latach, bo niestety drogi powiatowe stanowią kościec całego układu komunikacyjnego w naszej gminie i również z gminami sąsiednimi, sąsiadującymi z nami powiatami. Zresztą dyskusja tutaj w sprawach różnych na temat dróg przedstawia jasno, że drogi gminne nie są już takim problemem, natomiast największym problemem naszej gminy stanowi zły stan dróg powiatowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ktoś by jeszcze z Państwa chciał zabrać głos w punkcie? Panie Przewodniczący, jeszcze informacyjnie chciałem dodać, że w minionym tygodniu rozdysponowaliśmy 371 osób z terenu naszej gminy żywność, która została właśnie w dniach 17-26 lutego przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozdysponowana. Łącznie tej żywności było 5483 kg, co w przeliczeniu na jedną osobę daje 14,78 kilograma. Jest to pierwsza partia żywności, będą jeszcze dwie kolejne. Natomiast chcę zauważyć, że w wyniku podniesienia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z tej formy pomocy blisko 200 osób straciło taką możliwość, bowiem w roku 2019 z tej formy skorzystało 550 osób z terenu naszej gminy.
zaś w roku 2020 korzysta 371. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jeszcze informacje tego punktu? Punkt 12. Przyjęcie protokołu sesji Rady Gminy Kłoczew odbytej w dniu 10 lutego 2021 roku. Za przyjęciem protokołu stanęło 14 głosów przeciw, 0, wstrzymało się 0 radnych. Protokół został przyjęty. Dziękuję Państwu za przybycie na obecną sesję. Życzę Państwu miłego dnia i zamykam obrady 31. sesji Rady. Dziękuję.